Ta-ta-ta-tam. Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj pogadam sobie trochę o zarobkach na Minecrafcie. Jak wiecie, ja nie nagrywam z Minecrafta, bo mi nie to jakoś tak nie ciągnie, no po prostu jak mam rzucać klockami kilka godzin, żeby coś zrobić, to jakoś mi się to niezbyt podoba. Ale jak gratuluję osobom, które mają do tego chęci i robią jakieś tam bardzo fajne rzeczy. Bo tak naprawdę robienie fajnych rzeczy w Minecrafcie to jest kupa czasu, ale za to mają jeden prosty cel do tego, żeby robić te rzeczy dalej. Jaki to cel? Kasa. Wszystko wiąże się wokół, to znaczy wszystko obraca się wokół kasy. No, jeśli ktoś chce zarobić, wybiera bardzo popularne gry typu Minecraft, CS, czy też bardzo popularne dwie produkcje typu LOL i Dota. No a teraz jeszcze jest ten Skyrim, ale to już tak trochę odchodzi do lamusa. No i dalej brnąc w ten temat, tak naprawdę myślę, że jakby Minecraft dostarczył te 600-700 tysięcy wyświetleń na miesiąc, to taki 18-latka mogliby po prostu chodzić do szkoły, a w międzyczasie nagrywać filmiki na YouTubie, żeby sobie dorobić do kieszonkowego, i to nie małe sumy, uwierzcie, to nie są małe sumy, jeśli ma się sporo wyświetleń. Tylko jeszcze trzeba mieć jakiegoś partnera i żeby, wiecie, zarobki były przelewane systematycznie na konto. Wracając do Minecrafta, jest to dosyć dziwna gra, bo ja z początku w ogóle nie rozumiałem, czemu ludzie się tak z nią podniecają, zachwycają i tak dalej. Może trochę się spóźniłem z tematem Minecrafta, ale to jest akurat taka moja zachcianka, że zrobię taki filmik. O co chodzi? Czemu ten Minecraft jest taki popularny? Bo możemy tu zrobić wszystko. Możemy tu zrobić wielkiego jeża. Możemy tutaj przenieść się od epoki kamienia upadnego do czasów bardzo współczesnych i nawet do przyszłości, zrobić coś, co na przykład jeszcze nie istnieje, nie wiem, nawet statek ze Star Treka czy Gwiezdy Wojen. Możemy też zrobić planetę typu Księżyc, bazę na niej i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu wow. No, mało która gra pozwala nam wykazać się kreatywnością, a Minecraft taką grą jest. Zarobki już powiedziałem, kreatywności, czemu ona jest taka popularna, też powiedziałem. Ale jeszcze jest jeden minus tej gry. Ma bardzo, bardzo dużo osób, które jej nie znoszą. I to zazwyczaj są osoby, które w tą grę grają. Ja nic osobiście nie mam do żadnych youtuberów, którzy zarabiają. Gratuluję im jeszcze raz, jak powiedziałem wcześniej, przedsiębiorczości, bo trzeba być, kurczę, przedsiębiorczym. Już miałem tu zabluzgać, żeby w ogóle zarobić na YouTubie. I ja im to, no, gratuluję im po prostu tego, bo tak naprawdę jeśli ktoś ma te 2-3 miliony wyświetleń na miesiąc, to uwierzcie, to jest osoba przedsiębiorcza, potrafi was zachęcić do tego, żebyście przychodzili, oglądali i czekali na następne odcinki. Co tam da? A teraz pytanie do was. Minecraft w serwisie Google ma 344 wyniki poszukiwanych takich, wiecie, na temat Minecrafta. 66 milionów w serwisie YouTube. Jak myślicie? Ile będzie do 2020 roku, albo do, chociaż do 2016 roku? Jeśli ktoś ogląda ten film i jakoś tak mi chce przypomnieć akurat za kilka lat, ile ten Minecraft już ma wyników wyszukiwania, możecie bardzo chętnie napisać za te kilka lat komentarz tutaj. To taka była mowa do następców tutaj youtuberów i myślę, że moich też, bo już to chyba długo nie potrwa. To by było na tyle, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.